Jesteśmy w szatni Stade Rennais. Oto są moi koledzy. Mafia Kamerun, mafia Senegal, mafia Soto Safrit, Sylvain Armand, Grand Joueur, Ermil. O, Pedro Enrique, como está, amigo? Ça va bien, toi, mon ami. Ah, merci. Warszawski Bojka. Bojka, ça va? Bojka, ça va? A. Warszawski Bojka, pozdrawiamy. O, brate, ty mówisz po polsku? Byliśmy sad na trening. Jesus Fernandez, jouer, grand joueur Manchester City. Idziemy dalej. Byliśmy teraz w szatni pierwszego zespołu, a to jest największy człowiek na świecie. Ma 1,38 m. Jesteśmy na siłowni. Benoit Costil, Gardien, Croce, Travail. Ça va, Cross? Ça va. Trener bramkarzy. Oui. Coach, ça va? Musculation, Burgos, Costo. Christian. Jesteśmy w sali kine. Doktor. Doktor, ça va? Masażysta, mój indywidualny masażysta. Janik, zaśpiewaj piosenkę po polsku. Music, Polonia. A, Aleksandra. Ale, Aleksandra. Ale, ładna. Kamil Głoziki, dawaj. To chyba kończymy już nasze przedstawienie. Mówiłem cię po polsku, po angielsku, po francusku, po hiszpańsku, po afrykańsku. Dzięki i pozdrawiam wszystkich, co oglądają Klana Łącza na Spiłka. Pozdrowienia z Francji. Ok, thank you. Hello, ziomy. Hello. It's better because it's not easy after 3 months. After 3 months without training session, collective teamwork training session, it's better. You have to regain the rhythm of the competition. Is the most difficult for the player when we come back after a great injury. I saw several matches of the Polish national team. I think Kamil. Play a good match, and I know it's different with the national team and the club. Can we see with, for example, with Messi, with Barcelona and the national team of the Argentine, but I try to see the most of the matches of my international players. Czy to prawda, że nie nadaje się na trenera? Ja chcę być trenerem po zakończeniu kariery piłkarskiej i mam nadzieję, że mi się to uda.
cenię sobie pracę młodych teraz trenerów w polskiej piłce, którzy są po prostu, można powiedzieć, no, trener Michał Probierz, bardzo podoba mi się jego warsztat trenerski, jego podejście do tego zawodu, ale też innych trenerów i dlatego to jest też moje jakieś marzenie, żeby zostać trenerem, no, ale zobaczymy, co życie pokaże. Ile waży koszulka z numerem 10 i co musiałeś zrobić, żeby ją dostać? W Jagiellonii z numerem 10, ja przyszedłem do Jagiellonii, grałem z numerem 9. Chciałem grać z numerem 10, bo to jest mój numer od małego ulubiony. Nie to, że grają z nim najlepsi zawodnicy. No, po prostu, no, dziesiątka zawsze się kojarzy mi. Po prostu fajna liczba jest i na pewno też jest fajne, że grają z tym numerem najlepsi zawodnicy. W Jagiellonii proponowałem za tą koszulkę zawodnikowi z Czarnogóry, Trojasewicz. 1000 zł mu proponowałem, nie chciał, a po miesiącu Jagiellonia z nim rozwiązała kontrakt i za darmo dostałem tą dychę. Tutaj we Francji, potem w Turcji grałem z dziesiątką, to dostałem po prostu, była wolna, to od razu ją wziąłem. Tak samo tu we Francji zawodnik odszedł z naszego klubu, który grał w tamtym sezonie z dziesiątką i została wolna, więc to samo ją tutaj mam, ale tu na razie mi najciężej się z tym numerem gra i plecy nawet dzisiaj jeszcze bolą, więc mówię, trzeba się wziąć do roboty, żeby ta dycha na tych plecach ładnie wyglądała. Jeśli dycha jest najcięższym numerem, to wyciśnij na klatę swojego maxa. W związku z tym, że trener nie pozwolił tutaj, żeby kamera gościła w naszej szatni i na siłowni, więc zadanie nie zostanie wykonane. Przeprowadź wywiad w języku polskim z jednym z klubowych kolegów. Przeprowadza. Dzień dobry, witamy ze środka sportowego piłkarskiego Stade Rennais. Naszym gościem jest Sylwan Armon, wieloletni kapitan Paris Saint-Germain, obecnie zawodnik Stade Rennais, mój bardzo dobry kolega. Sylwan, co chciałbyś powiedzieć do mikrofonu? Et je dis quoi là? Eh mais attends, mais qu'est-ce que vous dites? J'imagine. Eh, faut que j'imagine. Ah ouais, Camille, bien adapté à la France, un peu difficile pour parler français, mais bonne personne qui progresse beaucoup et quelqu'un qui sourit beaucoup et qui sent beaucoup les choses. Co powiesz o sobie? Czy jesteś przystojnym facetem? Ouais, je sais, c'est une saison difficile, mais après, je pense que ton retour va nous faire du bien après tes quelques mois de blessure. Co nam powiesz o naszym trenerze? Jakim jest trenerem, jakim jest człowiekiem? Oui, là qu'on a perdu justement, on a été éliminé de la Coupe de la France, et Coupe de la Ligue, donc c'est deux compétitions où on voulait aller le plus loin possible. Maintenant, il reste le championnat et 12 matchs à faire. Czy lubisz po wygranym meczu wypić szampana? Ouais, on a un grand match qui arrive ce week-end. C'est pas facile puisque c'est face à Lens, un concurrent aussi direct quand même pour le maintien. Donc à nous d'aller chercher le maximum de points là-bas. Dziękujemy. Naszym gościem był Sylwan Armon, piłkarz francuskiego Stade Rennais. Merci. Merci à vous et puis bah quand tu veux pour un barbecue à la maison. Ok, merci. Tu comprends? Zaprasza nas na barbecue do swojego domu. Okay. Merci.